Hej, hej, witam was serdecznie, ja jestem Goku i zapraszam was na kolejny materiał na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku parę porad, które ułatwią wam pierwsze kroki w grze SnowRunner. Jeżeli nie masz jeszcze tej produkcji, po prostu szukasz informacji na temat gierki, to w opisie tego filmu znajdziesz link do mojej recenzji, myślę, że pomoże ci w tym temacie. Ale przejdźmy już do materiału głównego. Skautuj zanim zaczniesz pracę. Kiedy trafiasz w nową okolicę, większość mapki będzie na początku zasłonięta. Dlatego zanim zaczniesz wykonywać zadania, poświęć troszkę czasu i spokojnie rozejrzyj się po terenie. W tym celu proponuję użyć jednego z pojazdów oznaczonych jako Scout. Są to pojazdy typu Hammer albo ten pick-up, który jest na przykład na początku gry, którymi przyciśniecie się nawet przez najwęższe drogi. Na początku skierujcie się w stronę wieży obserwacyjnych, odkrywają one duże obszary dookoła siebie, a także zadania, ukryte ulepszenia, a nawet pojazdy. Im bardziej zwiedzicie mapkę, tym łatwiej będzie później zaplanować najkorzystniejszą trasę do wykonania kolejnego zadania. Odblokuj nowe przejazdy. Kiedy już osłonicie część mapy i uznacie, że czas zabrać się za zadania, to na początku odblokujcie sobie zablokowane drogi. Różnego rodzaju mosty, osuwiska i inne przeszkody są skuteczną blokadą, ale z odrobiną materiału można pozbyć się tego problemu. Czasem wystarczy przywieźć parę desek, które naprawią drewniany most i już nie musimy grzać dookoła. Oczywiście można pominąć ten fragment i śmigać bocznymi trasami, ale uwierzcie mi, że to znacznie przyspiesza wykonywanie misji, a jazdy w terenie będzie i tak mieli pod dostatkiem. Używaj napędu na wszystkie koła i blokady dyferencjału tylko kiedy to konieczne. Dla ludzi niewtajemniczonych w technikalia samochodów terenowych to króciutkie wytłumaczenie. W SnowRunnerze mamy dostępne pojazdy z napędem na jedną oś lub wszystkie zwane AWD, od angielskiego All Wheel Drive. Istnieje także coś takiego jak blokada dyferencjału, ale ponieważ jestem graczem, a nie mechanikiem, to nie podejmę się wytłumaczenia tego pojęcia. Na potrzebę gry wystarczy wiedza, że blokada dyferencjału znacznie polepsza przenoszenie mocy pojazdu na podłoże, po którym się poruszamy. Okej, ale skoro napęd na wszystkie koła, jak łatwo się domyślić, jest skuteczniejszy, a blokada dyferencjału tak pozytywnie działa na naszą trakcję, to dlaczego nie używać tego cały czas? Niestety, jak to bywa w życiu, nic nie jest idealne i używanie AWD znacząco zwiększa nasze zużycie paliwa. Natomiast używanie blokady podczas jazdy na twardym podłożu może powodować uszkodzenia zawieszenia. Z tego powodu, jeżeli jedziecie po łatwym terenie, pamiętajcie, by te bariery wyłączać. Przygotuj się na długą podróż. Niektóre zadania wymagają od nas przewożenia towarów na duże odległości, dlatego przed wyruszeniem warto dokładnie zaplanować sobie trasę. Podczas ustalenia drogi warto zwrócić uwagę, czy po drodze nie ma żadnej stacji benzynowej. W SnowRunner nie płacimy za paliwo, więc zawsze opłaca się o taką zahaczyć i dotankować nasz bak. Czasem jednak, by dojechać na miejsce, niezbędne będzie zabranie dodatkowej porcji paliwa na naszą pakę w postaci beki lub na dołączanej przyczepce. Ulepszaj swoje pojazdy. Kaskę zdobywaną w misjach można wydać na ulepszenia albo nowe furki. Tak jak mówiłem w recenzji, niektóre z opcji wpływają tylko na aspekt wizualny i ich wybór to kwestia osobistych preferencji. Ale są także ulepszenia, dzięki którym nasz pojazd będzie znacznie lepiej radził sobie w terenie. Takie elementy jak zawieszenie, silnik lub opony znacząco wpływają na dzielność naszego wozu. Ja osobiście radzę na początku zawsze ulepszyć opony, a w drugiej kolejności wysokość zawieszenia. W końcu po co nam silnik o wielkiej mocy, jeżeli nie będziemy w stanie przenieść jej na podłoże? Jeżeli się zakopiesz, nie panikuj. W SnowRunner często będą się zdarzały sytuacje, kiedy wasz pojazd po prostu utknie. Jeżeli zauważysz, że twoja ciężarówka przestała się przesuwać do przodu, odpuść gaz. Kręcenie kołami w błocie, które nie mają przyczepności, powoduje tylko dodatkowe zakopywanie i do niczego nie prowadzi. W najcięższym terenie na skrzyni biegów ustaw bieg oznaczony literą L. Jest to tak zwany bieg niski, dzięki któremu nasze koła nie kręcą się jak oczadziałe i dzięki temu mają szansę złapać troszkę trakcji. Może jedziemy wtedy wolno, ale jedziemy, a nie stoimy jednak w miejscu. Kiedy nawet to nie pomoże, zawsze pozostaje najlepszy przyjaciel każdego terenowca, czyli wyciągarka. Spróbuj się gdzieś zaczepić i jest spora szansa, że cię uratuje. No, ale czasem bywa tak, że nie ma się pod co podpiąć i wtedy musimy wezwać pomoc kolegi albo przyjechać na pomoc innym swoim pojazdem. Na końcu tips dla wytrwałych. Podstawy jazdy już znacie, a teraz dostaniecie ode mnie mały bonusik. Na początku dysponujemy tylko pick-upem oraz ciężarówką marki General Motors, które w terenie radzą sobie mocno średnio, żeby nie powiedzieć słabo.
Szczególnie boli ta ciężarówka, ponieważ właściwie każde błoto kończy naszą przygodę i podstawowy pick-up nie ma tyle sił, by wyciągnąć ją z opresji. Dlatego na starcie radzę wziąć naszego skauta i troszkę pojeździć po mapie. Po zwiedzeniu części otoczenia oraz wykonaniu paru prostych zadanek dostaniesz kolejną ciężarówkę marki Fleestar, a ta już dużo lepiej radzi sobie w terenie. Jednak po sprzedaży wszystkich pojazdów i dodaniu do tego pieniędzy z tych paru misji, które zrobiliście wcześniej, powinno was by stać na ciężarówkę International Paystar 5070 i ten pojazd już radzi sobie całkiem nieźle. Mam nadzieję, że poradnik się podobał. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy albo na mojego live'a na platformie Twitch TV, gdzie chętnie odpowiem na wszystkie wasze pytania. Link znajduje się w opisie do tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej!